niewyjaśnione historie. Najsłynniejszy faraon Egiptu, Tutanchamon, zmarł w wieku 19 lat. Jego śmierć była tragiczna i jednocześnie zagadkowa. Dziś postanowiło się nią zająć dwóch wysokiej klasy detektywów. Ich zdaniem król został zamordowany. W swoich poszukiwaniach starożytnego zabójcy wykorzystają nowoczesne oraz tradycyjne metody śledcze. Nad głową Tutanchamona wciąż wisiało niebezpieczeństwo zdrady. Podejrzani są prawie wszyscy. Głównodowodzący jego armii, pełniący funkcję premiera wezyr, królewski skarbnik, nawet królowa. Które z nich miało okazję, motyw i możliwości, by pozbyć się młodego faraona? Czy dwaj detektywi rozwiążą zagadkę morderstwa sprzed 3000 lat? Kto zabił Tutankamona? Rok 1320 przed naszą erą. Starożytni kronikarze zanotowali tragedię. Wielkie wrota zamknięto. Dworzanie padli na kolana. Lud pogrążył się w rozpaczy. Śmierć faraona była niespodziewana. Mimo że miał zaledwie 19 lat, Tutanchamon rządził już od 10. Poddani darzyli go miłością, nic więc dziwnego, że jego śmierć była dla nich wstrząsem. Jak mogło do niej dojść? Przed pośpiesznie wykończonym grobowcem rytuały pogrzebowe odprawił ulubiony minister króla oraz jego młoda żona. Potem zwłoki faraona spoczęły w Dolinie Królów na wieczność, podobnie jak tajemnica jego śmierci. Trzy tysiące lat po śmierci Tutanchamona dwóch amerykańskich detektywów postanowiło ponownie przyjrzeć się całej sprawie. Czy współczesne techniki śledcze pozwolą wyjaśnić zagadkę przedwczesnej śmierci faraona? Mike King i Greg Cooper twierdzą, że tak. Oczywiście skupiamy się na faktach, ale kiedy poznajemy tę niezwykłą historię oraz zaangażowanych w nią ludzi, coraz bardziej zależy nam na tym, by sprawiedliwości stało się zadość. Musimy teraz odpowiedzieć na pytanie, kim naprawdę była ofiara, jak zmarła i czy jej śmierć nie była przypadkiem wynikiem zbrodni. Cooper i King są specjalistami zajmującymi się najbardziej skomplikowanymi przypadkami morderstw. W swojej karierze wyjaśnili już ponad 1000 podobnych spraw. Jednak wyjaśnienie morderstwa sprzed 3000 lat może okazać się kłopotliwe. Kiedy na miejscu zbrodni pojawia się funkcjonariusz policji, natychmiast zabezpiecza teren tak, by specjaliści mogli potem zebrać jak najwięcej dowodów. W przypadku śmierci Tutanchamona to niemożliwe. Nie da się zabezpieczyć miejsca zbrodni sprzed 3000 lat. Grobowiec Tutanchamona odkrył w 1922 roku brytyjski archeolog Howard Carter. Poszukiwania grobu zajęły mu ponad 5 lat. Znalezisko było sensacją. Jeszcze nikomu nie udało się odnaleźć nieobrabowanego grobowca egipskiego władcy. Gazety rozpisywały się o skarbach. Sam Carter skupił się jednak na mumii. Jak zmarł młody król? W 1925 roku Carter poprosił o pomoc wiodącego brytyjskiego anatoma, profesora Douglasa Derry, który zgodził się przeprowadzić sekcję mumii Tutanchamona. Cooper i King przejrzeli jego raport.
Profesor odkrył, że w ciągu wieków mumia przykleiła się do sarkofagu. Aby ją wydobyć, sięgnął po drastyczne środki. Dery odciął Tutanchamonowi głowę. Przebił się przez brzuch, a następnie odciął kończyny. Niezwykle ważny materiał dowodowy uległ zniszczeniu. W 1968 roku profesor R. G. Harrison z Uniwersytetu w Liverpoolu otrzymał zgodę na przeprowadzenie drugiej i ostatniej sekcji zwłok Tutanchamona. Jego badania ujawniły ogrom zniszczeń spowodowanych przez Derego. Harrison wykorzystał mniej inwazyjne metody, sięgając po zdjęcia rentgenowskie. Kiedy prześwietlił głowę Tutanchamona, znalazł coś bardzo zastanawiającego. U podstawy czaszki zauważył dziwne zgrubienie, przypominające skrzep. Mieści się w normie, ale z drugiej strony mógł powstać wskutek krwawienia. Powodem mogło być silne uderzenie w tył głowy, stanowiące najprawdopodobniej bezpośrednią przyczynę śmierci. Harrison jako pierwszy zasugerował, że Tutanchamon mógł paść ofiarą morderstwa. Teraz Cooper i King postanowili sprawdzić ten wątek, szukając dowodów starożytnej zbrodni. Kto zabił Tutanchamona? Egipski faraon Tutanchamon zmarł 3000 lat temu. Zagadkę jego śmierci badają dwaj amerykańscy detektywi. Wspomaga ich zespół znakomitych ekspertów. Pracą śledczą zajmują się Greg Cooper i Mike King. Doktor Todd Gray jest patologiem sądowym. Doktor Harold Burstein, sądowym psychiatrą. Doktor Richard Boyer to radiolog. Joanna Fletcher jest znanym egiptologiem. 35 lat po ostatnich badaniach mumii Tutanchamona władze egipskie umożliwiły Cooperowi i Kingowi oględziny materiału. Doktorze, co macie? To te zdjęcia Tutanchamona. W poszukiwaniu wskazówek detektywi poprosili o pomoc koronera. Zdjęciom przyjrzy się dr Todd Gray. Najbardziej zastanawia go luźny fragment kości widoczny w lewej górnej części czaszki. Podczas mumifikacji balsamiści usuwali mózg przez nos za pomocą ostrych narzędzi. Czy przypadkiem mogli odłupać fragment kości? Zwykle podczas balsamowania nie uszkadzali kości, mimo że przebijali się przez kość sitową. Pojawia się więc podejrzenie, że uszkodzenie było wcześniejsze i że sam proces mumifikacji odpowiada jedynie za przemieszczenie wcześniej naruszonego fragmentu. Jeśli to jednak nie balsamiści skruszyli kość, to kto? Odpowiedzią może być uderzenie w tył głowy, o którym w roku 1968 wspominał Harrison. W jaki sposób uderzenie w tył głowy mogło doprowadzić do przemieszczenia kości w tym miejscu? Dobre pytanie. Być może zadziałała zasada odbicia. Kiedy padająca ofiara uderza tyłem głowy o ziemię, mózg odbija się od podstawy czaszki i uderza w kości czołowe. A tutaj widzimy brak kości zatok w oczodołach i spękane kości nadoczodołowe. Jeśli tak było w przypadku Tutanchamona, to balsamiści mogli po prostu przesunąć fragment kości, który został uszkodzony dużo wcześniej. Inaczej mówiąc, kości mogły zostać przemieszczone podczas mumifikacji, ale uszkodzone wcześniej. Obrażenia oraz młody wiek faraona sprawiają, że jego śmierć staje się coraz bardziej zagadkowa.
Był młodym mężczyzną. Młodzi mężczyźni nie umierają od tak sobie, nawet w starożytności. Był u szczytu swoich sił witalnych. Detektywów zastanawia także sposób, w jaki pochowano faraona. Materiał fotograficzny zgromadzony przez Cartera wskazuje, że uczyniono to w wielkim pośpiechu. W poszukiwaniu dowodów detektywi postanowili obejrzeć miejsce pochówku. Grobowiec Tutanchamona, kryjący być może wskazówki związane z morderstwem. Przyglądając się miejscu zbrodni, czy jak w tym wypadku miejscu ukrycia zwłok, przyglądając się reliefom i malowidłom wewnątrz grobowca, możemy z dużym prawdopodobieństwem określić ówczesną sytuację religijną czy polityczną, a nawet emocjonalny stan interesujących nas ludzi. Dla detektywów grobowiec to bogate źródło wskazówek. Będą tu wracać raz za razem. Nie bardzo do siebie pasują. No i ta farba na ścianie. Ciekawe, czemu jej nie usunęli? Dlaczego faraona złożono w tak niestarannie wykończonym grobowcu? Spójrz na to. Wygląda jak wyciek. Ciekawe, dlaczego tego nie uprzątnięto. Zdaniem Coopera i Kinga, pośpiech, z jakim chowano Tutanchamona, wskazuje na istnienie spisku. Pozbyto się go, a raczej usunięto tak, jakby nigdy nie istniał. Biorąc pod uwagę, kim był, to bardzo podejrzane. A kim tak naprawdę był Tutanchamon? Jeśli detektywi poznają ofiarę, może im to pomóc w rozpoznaniu mordercy. Sięgnęli więc po nowoczesne metody śledcze. Szczególnie bliskie są im techniki tworzenia portretu psychologicznego. Kiedy Cooper służył w FBI, była to jedna z jego specjalności. Na obecnym etapie śledztwa zajmiemy się tak zwanym portretem środowiskowym ofiary. Przeanalizujemy życie Tutanchamona, warunki, w jakich dorastał, polityczną i religijną rzeczywistość jego czasów oraz wszystkie historyczne fakty, do jakich uda nam się dotrzeć. Aby poznać życie i okoliczności śmierci Tutanchamona, Cooper i King muszą odwiedzić jego dom rodzinny. Amarne, miasto zbudowane przez jego ojca Echnatona. Towarzyszy im słynny psycholog sądowy dr Harold Burstein. Aby zrozumieć Tutanchamona, najpierw musimy wiedzieć, że był synem wielkiego rewolucjonisty, dyktatora. Był synem starożytnego odpowiednika Stalina czy Hitlera. Echnaton razem ze swoją żoną Nefertiti wznieśli Amarne jako centrum nowej religii. Liczni bogowie Egiptu mieli ustąpić jednemu, słonecznemu dyskowi Atonowi. Jednak idea jednego boga okazała się zbyt radykalna. Egipt pogrążył się w chaosie. Echnaton był okropnym politykiem, który rujnował wszystko, czego się tylko dotknął. Problem w tym, że był władcą. Pragnął zniszczyć wszelką pamięć o starych bogach i w ten sposób raz na zawsze usunąć zagrożenie ze strony kapłanów. Odrzucając starych bogów i próbując przekształcić Egipt, Echnaton sprawił, że kapłani dawnych kultów uznali go za wroga. Detektywi sądzą, że tym samym przypieczętował los swojego syna. Za rządów Echnatona w kraju faraonów wybuchały religijne zamieszki. Egipt tracił polityczną stabilność.
Pewne odkrycia dokonane w Amarnie wskazują na związki niespokojnych czasów Echnatona z zagadkową śmiercią Tutanchamona. Emad al-Hamid badał ostatnio relief, który może dostarczyć dowodów morderstwa. Przez wieki płaskorzeźba pozostawała ukryta w głębi grobowca szefa policji Echnatona. Jesteśmy w grobowcu Macho, szefa policji w okresie rządów Echnatona. Masz na myśli rodzaj straży pałacowej chroniącej faraona. Pan al-Hamid sądzi, że relief ukazuje tortury niedoszłych zamachowców. Czy poza tymi przedstawieniami dysponujemy jakimiś innymi wiarygodnymi źródłami? Wiemy, ile razy próbowano zabić Echnatona? Wiemy, że próbowano go otruć, więc przynajmniej dwa zamachy. Większość archeologów jest zdania, że za zamachami stali strażnicy dawnych, zagrożonych kultów, kapłani Amona. Pojawianie się wątku spisku kapłanów na życie władcy oznacza kolejny zwrot w śledztwie. Jeśli próbowali zamordować ojca, to czy tak samo potraktowali syna? Echnaton przeżył zamach. Panował jeszcze przez 17 lat, po czym zmarł z przyczyn naturalnych. Po objęciu tronu po ojcu, młody Tutanchamon popłynął Nilem z Amarny ku Tebom. Cooper i King podążyli jego tropem. Tutanchamon nie podróżował sam. Towarzyszyła mu jego żona i przyrodnia siostra, Ankhesenamon. Uważa się, że wzięli ślub tuż przed koronacją Tutanchamona. Oboje byli dziećmi. Został faraonem w wieku 9 lat. Bez wątpienia kierował nim ktoś inny. Ktoś wykorzystywał go do własnych celów. Nie bardzo wierzę, że był w stanie zrozumieć spoczywające na nim obowiązki. To mało prawdopodobne. Nie wiedział, co to znaczy panować nad państwem, opiekować się poddanymi. Jego koronacja była czysto symboliczna. Rządy Echnatona pogrążyły Egipt w chaosie. Teraz Tutanchamon musiał zjednoczyć podzielony kraj. Cooper i King są jednak pewni, że młody faraon ulegał wpływom potężnych dworskich stronnictw. Na jego decyzje wpływali trzej ludzie. Maja, królewski skarbnik. Horemheb, głównodowodzący armią. Oraz Eje, wezyr, władzą ustępujący jedynie faraonowi. Wynik śledztwa zależy od umiejętnego określenia psychologicznego profilu tej trójki. Jaką rolę każdy z nich odgrywał w życiu młodego faraona? Trzej dostojnicy postanowili najpierw odciąć młodego króla od dziedzictwa Echnatona i Nefertiti. Nakazali wyrzeźbienie wielkich pomników ukazujących Tutanchamona i jego żonę jako wcielenia starego boga Amona i jego małżonki Mut. Według detektywów to kolejny dowód, że dwójka dzieci stała się narzędziami w gigantycznej kampanii propagandowej. Dziś
10 lat później Tutanchamon przewodził najważniejszemu religijnemu świętu starożytnego Egiptu. Świętu, którego obchodów jego ojciec zabronił prawie 25 lat wcześniej. Święto Opet było zwieńczeniem kampanii zmierzającej do przywrócenia w Egipcie tradycyjnego kultu boga Amona. Zmieniło też Tutanchamona z chłopca we wcielenie Boga na ziemi. Czy wzrost znaczenia faraona naruszył panujące status quo? Nagle zrozumiał, kim jest i co do niego należy. Przemiana dokonała się w sposób naturalny. Pytanie tylko, jak zareagowali na to ludzie, którzy od lat nim manipulowali? Jak przyjęli nową rzeczywistość? Detektywi sądzą, że święto Opet było punktem zwrotnym w historii Tutanchamona. Po raz pierwszy w swym życiu poczuł, jaką ma władzę. Jednak jego rosnąca wiara w siebie zmusiła spiskowców do działania. Odwiedzając odludne ruiny ufortyfikowanego pałacu Tutanchamona w El Malkatta, detektywi odchodzą powoli od teorii zewnętrznych podejrzanych, jak kapłani Amona, skupiając się raczej na członkach wewnętrznego kręgu władzy. W przypadku młodego władcy mamy do czynienia z tak zwaną ofiarą niskiego ryzyka. Jeśli zostałby zamordowany lub jeśli padłby ofiarą jakiegoś spisku, winnych należałoby szukać wśród osób z jego najbliższego kręgu, wśród ludzi, którzy mieliby motyw, możliwość i stosowne środki. A czy ktokolwiek mógł być Tutanchamonowi bliższy niż jego królowa? Doświadczeni śledczy wiedzą, że pierwszym podejrzanym w sprawie o morderstwo zawsze jest partner lub partnerka ofiary. Najbliższą mu osobą była jego żona. Jak wyglądał ich związek? Czy był burzliwy? Czy byli szczęśliwi? Czy nie było między nimi wrogości? Jakie motywy mogły kierować Ankhesenamon? Jako królowa po śmierci Tutanchamona sama mogła zasiąść na tronie. Cooper i King podejrzewają jednak inny motyw. Nie chodziło o władzę, lecz o rozpacz. W roku 1927, po 5 latach badań, Howard Carter dokonał w grobowcu Tutanchamona niezwykłego odkrycia. Znalazł dwa zmumifikowane płody. Wciąż analizujemy zagadnienie dwóch zmumifikowanych płodów. Nie mamy dowodów na ich bezpośrednie pokrewieństwo z Tutanchamonem. Moim zdaniem jednak to pokrewieństwo istnieje. Większość ekspertów sądzi, że są to dzieci Tutanchamona i Ankhesenamon. Dowód na to, że młoda para próbowała założyć rodzinę. Oba płody były płci żeńskiej. Pierwsza z dziewczynek urodziła się 4 miesiące za wcześnie, druga przyszła na świat martwa. Jedno z dzieci cierpiało na rozszczep kręgosłupa i skoliozę. Takie defekty mogły być odziedziczone po rodzicach. Do tej pory nie znaleziono jednak żadnych dowodów. Na prośbę Coopera i Kinga analizy zdjęć rentgenowskich Tutanchamona podjął się pediatra i radiolog dr Richard Boyer. Jego wnioski potwierdziły pokrewieństwo Tutanchamona z płodami. Detektywi zaczęli postrzegać ofiarę morderstwa w zupełnie nowy sposób. Młody faraon był bowiem niepełnosprawny. Czy dlatego zginął? Kto zabił Tutanchamona? Dwaj współcześni detektywi są zdania, że znaleźli dowody na morderstwo Tutanchamona. Teraz szukają zabójcy, który mógł wykorzystać kalectwo młodego faraona. Zdjęcia rentgenowskie mumii władcy rzucają bowiem nowe światło na kwestię jego zdrowia. Te kręgi są zrośnięte. To nie jest normalne. Szyjny odcinek kręgosłupa tego młodego człowieka powinien być zdrowy i elastyczny. Ten natomiast jest sztywny i zdeformowany.
Radiolog dr Richard Boyer sądzi, że Tutanchamon cierpiał na dziedziczne schorzenie kręgosłupa zwane zespołem Klippla-Feila. Zdrowy kręgosłup jest elastyczny, umożliwiając nam obracanie głowy we wszystkich kierunkach. Zespół Klippla-Feila znacznie ogranicza te możliwości. Aby obrócić głowę, Tutanchamon musiał przekręcić całą górną część ciała. Mimo że nie istnieją dowody potwierdzające wpływ choroby na długość życia władcy, kalectwo uczyniło go niezwykle wrażliwym na ciosy. Jego głowa tkwiła jak na kiju od szczotki. Jakikolwiek upadek do tyłu lub uderzenie w głowę mogłoby doprowadzić do poważnego urazu kręgosłupa, być może prowadzącego nawet do śmierci. Dowody znalezione w grobowcu potwierdzają diagnozę. Howard Carter znalazł tam aż 130 lasek. W przeciwieństwie do ceremonialnych lasek innych faraonów, te należące do Tutanchamona rzeczywiście były używane. Niektóre służyły mu już w dzieciństwie. Kolejny dowód. Starożytny portret ukazujący Tutanchamona opierającego się na kuli. Wykręcona stopa nie utrzymałaby ciężaru ciała. Analizy zdjęć klatki piersiowej wykonane przez doktora Boyera dostarczyły kolejnych rewelacji. Tutanchamon cierpiał na boczne skrzywienie kręgosłupa, czyli skoliozę. Skolioza często występuje u chorych na zespół Klippla-Feila. Chorowała na nią także jedna z dziewczynek z grobowca Tutanchamona. Detektywi są już pewni, że płody były jego dziećmi. W ten sposób wracamy do młodej żony faraona Ankhesenamon, załamanej dwoma poronieniami. Czy genetyczne ułomności Tutanchamona były powodem trudności w spłodzeniu dziedzica tronu? Co czuła Ankhesenamon? Czy Ankhesenamon mogła oskarżać o poronienie swojego męża? Czy uważała, że to on jest winien jej porażkom w roli matki? A jeśli tak, to czy mogła myśleć o innym mężu, takim, który dałby jej zdrowe dzieci? Ankhesenamon morderczynią? Jeden ze świadków ma inne zdanie. Uważa, że materiał źródłowy oczyszcza królową. Jeśli przyjrzycie się oparciu tronu Tutanchamona, zauważycie, że pochyla się ku niemu, patrzy na niego z miłością. Ta scena, ten dotyk, jego wymowa. Coś takiego zdarza się niezwykle rzadko. Król i królowa stoją razem, ona opiera dłoń na jego ramieniu. Potem, na znak miłości, kładzie kwiat na jego mumii. Gdyby żyła, żonę Tutanchamona przesłuchalibyśmy jako pierwszą. Potem jednak, kiedy przyjrzeliśmy się sprawie, kiedy poznaliśmy łączącą ich miłość, wyeliminowaliśmy ją z kręgu podejrzanych. Skupiliśmy się natomiast na Mai, Eje i Horemhebie. Kiedy Tutanchamon zaczął podkreślać swoją władzę, jego trzej doradcy, Maja, Eje i Horemheb, musieli uznać to za zagrożenie dla swych wpływów. Jednak który z nich mógł najwięcej skorzystać na śmierci faraona? Królewski skarbnik Maja decydował o gospodarce Egiptu, przy okazji zbijając olbrzymi majątek. Udało mu się podźwignąć kraj z finansowej ruiny, w której pogrążył go ojciec Tutanchamona, Echnaton. A jeśli młody król zagrażał wizji Mai?
Czy Tutanchamon odziedziczył po ojcu skłonność obsesyjną i brak poszanowania dla spraw ekonomicznych? Egipt znajdował się w finansowych tarapatach, co z pewnością wywoływało wiele napięć, nie tylko w sferze administracyjnej. Wystarczy pomyśleć o wszystkich kwestiach podatkowych. Jednak materiał dowodowy wskazuje na coś innego. Okazuje się, że Maja był całkowicie oddany faraonowi. Wkrótce po pochówku Tutanchamona jego grobowiec został obrabowany. Komu zawdzięczamy jego restaurację i ponowne wypełnienie skarbami? Tak, Maji. Potem, by zapewnić faraonowi spokój w zaświatach, Maja zniszczył wszelkie dokumenty mówiące o lokalizacji grobowca. Czy tak postępuje morderca? Na początku od razu pomyślałem o Maji, wyciągającym Egipt z kryzysu. Potem jednak, kiedy zauważyłem, jak wielkim uczuciem darzył Tutanchamona, jak dbał o jego życie w zaświatach, przestałem go podejrzewać. Cooper i King wykluczyli Maję z kręgu podejrzanych. Następnie skupili się na Horemhebie. W drodze do jego grobowca w Sakkarze towarzyszy im egiptolog Joanna Fletcher, która może okazać się bardzo pomocna przy tworzeniu psychologicznego profilu generała. Jaki był zakres jego władzy? Moim zdaniem olbrzymi. Był drugą osobą w państwie, w końcu kontrolował armię. Był w stanie doprowadzić do wojskowego zamachu stanu. Malowidła i płaskorzeźby z grobu Horemheba wyraźnie wskazują, że generał był przede wszystkim patriotą. Człowiekiem, który zrobiłby wszystko, by przywrócić Egiptowi dawną chwałę. Co mogło zmusić go do zabójstwa Tutanchamona? Ekspert w dziedzinie prawa sądzi, że być może kalectwo władcy. W tamtym okresie fizyczne kalectwo utożsamiano z kalectwem psychicznym. Historia podaje wiele przykładów mordów popełnionych na kalekich władcach. Kalectwo było powodem zbrodni i jednocześnie jej usprawiedliwieniem. W przypadku Tutanchamona niesprawność fizyczna mogła odegrać olbrzymią rolę w jego śmierci. Silny i butny wojskowy, taki jak Horemheb, mógł pogardzać chorym i niedoświadczonym królem. Gdybyśmy w tym momencie skończyli tworzyć psychologiczny profil Horemheba, mielibyśmy motyw, dla którego mógł zamordować króla. Stałby się naszym głównym podejrzanym. Po ustaleniu motywu detektywi zajęli się zbieraniem dowodów. Co łączy Horemheba ze śmiercią Tutanchamona? Pewien interesujący trop wiąże się z pierwszą sekcją zwłok władcy. Z raportów wynika, że w trakcie balsamowania ciało nie zostało najprawdopodobniej dostatecznie odwodnione. A przecież podstawowym celem mumifikacji jest właśnie osuszenie zwłok. Co więc stało się z Tutanchamonem? Możliwe, że zwłoki faraona zaczęły się rozkładać, zanim przystąpiono do mumifikacji. Tylko jak to możliwe? I co wspólnego może z tym mieć Horemheb? Materiał z grobowca wskazuje, że mimo kalectwa Tutanchamon był zapalonym woźnicą. Czy spadł z rydwanu podczas polowania wiele dni drogi od swojego pałacu?
Egipski upał i muchy już w kilka godzin uniemożliwiłyby odpowiednią mumifikację zwłok władcy. Cooper i King nie wierzą jednak, że Tutanchamon zginął w wypadku. W końcu nigdy nie był sam. A co, jeśli jego strażnik miał inne intencje? Mógł nim być Horemheb, głównodowodzący armią i nauczyciel młodego króla. Przecięta uprząż, poluzowane lejce. Dla człowieka cierpiącego na zespół Klipla-Fajla nawet najmniejszy uraz głowy mógł okazać się śmiertelny. Jeśli spadł z jakiegoś środka transportu, na przykład rydwanu, uderzenie w tył głowy mogło być przyczyną śmierci. Sztywny odcinek szyjny, zdeformowane połączenie kręgosłupa z podstawą czaszki. Mógł po prostu nie wytrzymać. Morderstwo doskonałe. Ukazane jako wypadek z dala od domu. Horemheb miał środki, motyw i możliwości. Nawet poszlaki wydają się wskazywać na niego. Krótko po śmierci Tutanchamona Horemheb zasiadł na jego tronie. Nie jest to jednak ostateczny dowód na jego udział w morderstwie. Możliwe, że mumifikację zwłok Tutanchamona przeprowadzono niedbale z powodu pośpiechu. Kto był odpowiedzialny za pochówek władcy? Druga osoba w państwie, jego wezyr Eje. Dopóki detektywi nie zbadają jego motywów, uznanie Horemheba winnym lub niewinnym śmierci Tutanchamona pozostaje kwestią otwartą. Po śmierci ojca Tutanchamona, Eje został opiekunem chłopca. Dlaczego ktoś, kto przyjmuje na siebie rolę zastępczego ojca, miałby mordować swoje przybrane dziecko? Cóż, opieka nad Tutanchamonem dała Eje przedsmak władzy. Eje był prawdopodobnie doskonałym politykiem, bardzo przydatnym dla wszystkich, którym służył. Sądzę, że potrafił manipulować ludźmi, jednocześnie przemykając oczy na ich błędy. Potwierdzeniem tej tezy mogą być wydarzenia, do których doszło po śmierci Tutanchamona. Wydarzenia, które zdaniem detektywów mogą doprowadzić ich do sprawcy. Rozwiązaniem zagadki mogą być dwa starożytne listy, ponad 100 lat temu odkryte na terenie obecnej Turcji. Ich adresatem jest król Hetytów. Egipska królowa prosi go, by oddał jej za męża jednego ze swoich synów. Możliwe, że szukając królewskiego małżonka wśród wrogów, wdowa po Tutanchamonie rozpaczliwie próbowała uniknąć związku z jednym ze swoich poddanych. Czy gdybym miała syna, pisałabym o hańbie mojej i mojego kraju do obecnego władcy? Nigdy nie poślubię żadnego z moich sług. Szuka wsparcia nawet u wrogów swojego kraju. O czym to świadczy? Cooper i King sądzą, że odpowiedź znajduje się wewnątrz grobowca Tutanchamona. Tamtejsze płaskorzeźby ukazują ważną ceremonię, w trakcie której dusza faraona rozpoczynała podróż w zaświaty. To ta słynna ceremonia otwarcia ust. Tradycyjnie świętej ceremonii przewodził następca zmarłego władcy. Jednak człowiek, który otwiera usta mumii Tutanchamona, nie jest jego krewnym. Nie jest nawet hetyckim księciem. To wezyr Egiptu Eje. Eje nie miał zostać królem. Według egipskiego prawa nie mógł być faraonem, ponieważ nie był z monarszego rodu. Był tylko kapłanem.
dlaczego to Eje odprawiał rytuał? I czy to on był sługą, o którym pisała Ankhesenamon? W 1931 roku w egipskim sklepie z antykami pojawił się pierścień z imionami Ankhesenamon i Eje. Detektywi sądzą, że Eje zmusił Ankhesenamon do małżeństwa. Tylko w ten sposób mógł bowiem zostać królem. Eje sądził, że małżeństwo będzie polityczną legitymizacją jego rządów. W oczach Egipcjan małżeństwo z wdową po Tutanchamonie uprawniało go do zajęcia tronu. Eje ukradł Tutanchamonowi nie tylko żonę, ale także należne mu miejsce w zaświatach. Młody faraon chciał być bowiem pochowany obok swojego dziadka. Jednak Eje, zaufany doradca i opiekun, przywłaszczył sobie ten grobowiec po śmierci Tutanchamona. Czyżby Cooper i King znaleźli w końcu mordercę? Kto zabił Tutanchamona? Po wielu miesiącach wysiłków detektywi Greg Cooper i Mike King uważają, że zdołali rozwiązać zagadkę morderstwa sprzed 3000 lat. Kiedy zmarł młody faraon, jego najbliższy doradca Eje zawłaszczył grobowiec, który Tutanchamon zbudował dla siebie. W grobie Eje znajdują się malowidła, stanowiące swoiste oświadczenie składane przed bogami. Egipcjanie zamawiali je przed śmiercią. Spójrz na tę scenę myśliwską. Detektywi znaleźli to, czego szukali. Scena myśliwska wyraźnie tu nie pasuje. Sceny ukazujące władcę podczas polowania są niezwykle rzadkie. Spotyka się je raczej w grobowcach ludzi o niższym statusie. Możliwe, że Eje nie był pewien swojej pozycji. Skąd te nagłe wątpliwości? Cooper i King są zdania, że powodem jest morderstwo, które doprowadziło Eje na tron. W głębi duszy wiedział, że na niego nie zasługuje. Podobnego zdania jest psycholog. Na to, że Eje był mordercą, wskazują trzy rzeczy. Po pierwsze, miał motyw. Chciał zachować władzę. Po drugie, miał możliwość. Był bliski Tutanchamonowi. I w końcu, po trzecie, miał środki. Jego znaczenie na dworze pozwalało mu wprowadzić zbrodniczy plan w życie. Cooper i King są zgodni. Eje uważał, że zasłużył na tron. To ja przywróciłem w kraju porządek. Ja, nie Tutanchamon. Przecież to tylko bezwolny chłopiec. Z jakiegoś powodu doszedł do wniosku, że powinien przejąć władzę. Uwierzył, że na nią zasługuje i w końcu po nią sięgnął. Jako zaufany faraona, Eje znał jego słabości. Wniosek jest jeden. Tutanchamon został zamordowany i to zamordowany przez Eje. Lista ofiar nie kończy się na młodym faraonie. Nie wiemy, co się stało z Ankhesenamon. Czy wiedziała coś, o czym my nie wiemy? Wiemy, że Eje zmusił młodą wdowę po Tutanchamonie do małżeństwa. Potem Ankhesenamon znika z kart dziejów, tak samo jak Tutanchamon. Bardzo możliwe, że została zamordowana natychmiast po tym, jak związek z nią dał Eje prawo do tronu. Rządy Eje były krótkotrwałe. Wstąpił na tron jako starzec i zasiadał na nim zaledwie 4 lata. To jednak nie koniec historii.
Jego następcą był bowiem człowiek, który wciąż dowodził armią, Horemheb. Horemheb i jego następcy usunęli wszelkie ślady po Oje, Tutanchamonie i Ankesenamon. Niewinny rewizjonizm czy sprytna próba zatuszowania zbrodni? Niektórzy uważają, że Horemheb był wspólnikiem Eje. Czy Horemheb zniszczył ślady panowania Eje, by ukryć swój udział w morderstwie? Brak dostatecznych dowodów sprawia, że udział generała w zbrodni pozostaje jedynie przypuszczeniem. Cooper i King dowiedli, że podobnie jak twarz ukryta pod maską, tak i prawdziwe losy młodego monarchy były zupełnie inne niż wersja przekazana nam przez historię. Manipulowany od chwili wstąpienia na tron, przewieziony do obcego miasta z młodziutką żoną, ofiara sił o wiele potężniejszych od niego samego. Kiedy marionetka próbowała przeciąć krępujące ją więzy, została zniszczona, zamordowana przez człowieka, którego uważała za ojca. Jeśli jednak nieśmiertelność jest najlepszą zemstą, Tutanchamon odniósł sukces. Jest najsłynniejszym z faraonów i nawet spoza grobu zdołał pomóc w identyfikacji mordercy. Opracowanie wersji polskiej, Studio Company Warszawa, tekst Marcin Skrobosz, czytał Zbigniew Moskal.